Mysłowickim Magistracie powstaje punkt przyjmowania wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, w ramach którego będzie można wymienić piec i przeprowadzić termomodernizację swojego domu. W piątek 11 października prezydent Dariusz Wójtowicz podpisał porozumienie z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące otwarcia punktu przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Dzisiejsze porozumienie pozwoli na to, żeby mieszkańcy nie musieli jeździć specjalnie do Katowic, będą mogli to zrobić tutaj u nas na miejscu w Urzędzie Miasta. I w tym momencie przyspieszy to, usprawni obsługę, uprości mieszkańcom życie i będą mogli skorzystać z ewentualnych form dofinansowania, dotowania przewidzianego programem Czyste Powietrze. Program umożliwia kompleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych. W zasadzie pełen zakres finansowania w tym programie, począwszy od wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła, poprzez taką pełną termomodernizację, ocieplenie ścian, okien, stropów, fotowoltaikę, czyli w zasadzie wszystko to, o czym można myśleć przy takiej pełnej termomodernizacji. Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Już wkrótce na stronie Urzędu Miasta pojawią się informacje o tym, jak wnioskować, jak rozliczyć dofinansowanie i jaka dokumentacja jest wymagana.